Wyciągnię pytania, które cała klasa przygotowała. Będę pytała Grzegorza Kazdebki, co było, jak pisał tę książkę Kubę i Bubę. W panu Grzegorzu Kazdebkę zostało trochę dziecka? Takie wrażenie mam, że z dzieckiem, że robi takie różne książki o dzieciach właśnie. Jak dzieci sobie je wyobrażają, te różne rzeczy, to on takie też robi. Czyli ma pani lat 7, tak czy 8? 8? 8. 8 lat to jest dużo czy mało? Dużo. Dużo. No dla niektórych całe życie, na przykład dla pani. Ile trzeba mieć lat, pani za nim, 8 latki, żeby móc o sobie z domu powiedzieć, że już się jest starym człowiekiem? Trzeba się tak zachowywać jak stary człowiek. Ale jest jakiś wiek po przekroczeniu, którego człowiek, choćby nie wiem, jak się zachowywał młodzieńczo, jednak już jest stary? Nie. Jakie to jest pocieszające? Zwłaszcza dla mnie, dla człowieka, który niedawno skończył, uwaga. Pół wieku. Wie pani, że to jest pół wieku? Pięćdziesiąt lat. To dużo. Pierwszy raz będziesz osobą prowadzącą rozmowę? Tak. Jesteś przejęta? No, tak, trochę. Wszyscy też się w szkole pytali, jak pani to powiedziała, to się zapytała moja koleżanka. Kogo się będzie słychać w radiu. No i pani powiedziała, no tak. I jakie to są pytania i kto je przygotował? Moje dzieci z klasy, a pani pisała. Szybko dzieci podbiegały i mówiły. Ja staram się rzeczywiście ukryć śmiech, ale nie dlatego, że się śmieję z dzieci. Ja się nigdy nie wyśmiewam. Ja się czasami życzliwie śmieję. Bawi mnie na przykład sformułowanie, że dzieci szybko podbiegały i zadawały pytania. My, dorośli często, częstokroć tak długo się zastanawiamy nad pytaniami, które zadamy osobom, z którymi przychodzi nam Przeprowadzać wywiad, bo i to też mi się czasami zdarza, jako autorowi. Jest, jestem czasami proszona, żeby poprowadzić spotkanie autorskie innego autora, więc się bardzo przygotowuję. A tu dzieci, proszę, podbiegają, pytają i sobie wracają swoje swojej zabawy. I to jest fantastyczne. Ile? Napisał pan książek. Droga pani, jest to pierwsze pytanie i niestety niby proste, ale ja nie umiem na nie odpowiadać od pewnego czasu, ponieważ tak, piszę dla dzieci już od dwudziestu paru lat. Lata temu stałem się redaktorem naczelnym pisma dla dzieci świerszyk, w którym to w Piśmie Świerszyk napisałem kilkanaście opowiadań i bajek, bajek, które weszły potem w skład różnych antologii, zbiorów opowiadań i bajek. No, więc to już trwa do prawie ćwierć wieku, ale moja pierwsza książka powstała lat temu 20. Od tamtej pory piszę nieprzerwanie, i napisałem w tym czasie książki dla starszych dzieci, dla uczniów, ale i dla przedszkolaków. Tych grubych książek napisałem około 30, jak sądzę, a tych króciutkich tekstików, które wydawcy wydają jako oddzielne książeczki znowu, że jest drobnienia, chociaż tego nie znoszę. Tych było chyba też 30, także w sumie prawie 60 tytułów. Jeszcze chciałam powiedzieć, że nasza kolejna lektura to będzie detektyw pozytywka. Właśnie wszyscy mówili, że jest taka książka, właśnie, że detektyw pozytywka, że tam są fajne różne historie, rzeczy fajne. Ja zawsze z niepokojem słucham opowieści o tym, że dzieci będą musiały czytać moją książkę podczas zajęć szkolnych, bo pamiętam jak sam czasami zrogi rzeczy myślałem o autorach lektur szkolnych i z jednej strony czuję radość i dumę, że moja książka stała się lekturą szkolną już lata temu, a z drugiej strony coraz częściej spotykam dzieci, które mówią, że dostały ze mnie pałę i to wcale żadnego autora nie cieszy, że ktoś z niego dostaje pałę. Wręcz przeciwnie, nogi mi się ugnają w kolanach. Liczę na to, że. W pani klasie oceny jeszcze nie są wystawiane? Yy, jeszcze nie, ale są tylko szóstki. Życzę wszystkim samych szóstek przy czytaniu, a pod opowiadaniu o książce Detektyw Pozywka. Wyznam to ze wstydem. Nie czytałem książek, gdy byłem dzieckiem. Byłem jednym z tych chłopaków, którzy wyłącznie grają w piłkę nożną. Pewnie gdyby mojej mamie powiedzieć, że będę w przyszłości pisarzem, ryczałaby ze śmiechu. Zaczynając czytać tak nałogowo, miałem już lata 10-11 i od razu trafiłem właściwie w świat książek fantastycznych. Literaturę dla dzieci poznałem jako już 19-20-latek i doskonale pamiętam te wszystkie fantastyczne dzieła literackie i Mary Poppins, ale i Muminki, rzecz jasna, które kochają chyba bardziej dorośli nawet niż dzieci, mam wrażenie. Ja zrozumiałem dzięki temu, że literatura dla dzieci może być literaturą przez wielkie L i dlatego tak bardzo się nią zafascynowałem. Drugie pytanie. Czy wzorował się pan na kimś yy, pisząc Kubę i Bubę? Kuba i Buba są bohaterami moich sześciu książek dla dzieci w wieku szkolnym i są to nieznośne bliźniaki, które się z sobą nieustannie kłócą i jednocześnie kochając się jak wariaty. To są bohaterowie wzorowani na dzieciach moich sąsiadów z czasów, kiedy mieszkałem jeszcze w Warszawie na Żoli Każdego poranka budziła mnie za ściany dochodząca jakaś awanturka. Poznałem źródło hałasu, czyli Kubę i Bubę oraz ich przesympatycznych rodziców, z którymi potem miałem przyjemność zakumplować. Z tym, że w przeciwieństwie do bohaterów literackich Kuba i Buba wyrośli. Ci bohaterowie z książek mają cały czas tyle samo lat, pewnie 8, 9, tak na moje oko. Prawdziwi Kuba i Buba mają po 29 lat. Kuba mieszka w Toronto, zajmuje się jakimiś bardzo trudnymi sprawami związanymi z fizyką i pracuje w przemyśle kosmicznym, wysyła satelity. A Buba ma dwuletnią córeczkę i bardzo się boi, że kiedyś jej córka nauczy się czytać i dowie się, jakim strasznym dzieckiem była jej mama. Mm, śmieszne trochę. Ja też byłam postacią literacką, bo mój wojek też pisze książki. I napisał mi taką jedną książkę o mnie i o jego piesku. Bo jak byłam na wakacjach, pojechałam z dziadkami, tam był wujek, ciocia i ich pies, i dziadkowi właśnie. No i jak jeździłam na koniu, że się obracałam, że na koniu tyłem. No i tam napisał, że Zióta mówi, co ta Gosia jeździ głową do zadka. <laughs> <laughs> Czy pan ma dzieci i żona? mam 26-letniego syna Kacpra który był bohaterem nie tylko mego życia, ale także bohaterem moich książek. Pierwsza książka, jaką napisałem dla dzieci. I w ogóle chyba powód, dla którego zacząłem pisać dla dziś, to było to, że chciałem mojemu synkowi wówczas jeszcze Kacprowi sprawić przyjemność. Moja pierwsza książka to była książka pod tytułem Kacperiada, opowiadanie dla obozów i nie tylko. Książka się ukazała i ku mojej radości sprawiła frajdę nie tylko wyłącznie mojemu Kacprowi, ale także wielu innym dzieciom. Dostała masę różnych nagród i od tamtej książki wszystko w moim życiu zawodowego czyli utrzymującego się z pisania, pisarza się zaczęło. Mam też żonę, która także pojawia się na kartach moich książek czasami. Gdzie pan mieszka? Mieszkam w Warszawie na Saskiej Kępie od już kilkunastu, od piętnastu lat, z tym, że ja nie jestem warszawiakiem. Zawsze podkreślam, że jestem białostoczaninem mieszkającym w Warszawie, a nie warszawiakiem, bo bardzo lubię swoje białostockie korzenie. Kocham Warszawę rzeczywiście maniacko wręcz. Z dumą, z radością prowadzam po Warszawie moich gości spoza miasta też czasami spoza granic Polski. Opowiadam o cudownej i trudnej czasami historii Warszawy. Nie wyobrażam sobie, żebym mógł mieszkać gdzie indziej, ale, raz jeszcze podkreślę, jestem białostoczaninem. Czy pan odwiedza szkoły? Zdarza mi się, że czasami szkoły zapraszają mnie na spotkania autorskie, żebym trafił na przykład do klasy, która tak jak pani klasa, druga pani będzie czytała moją książkę. No i wtedy nauczyciele często wpadają na pomysł, że dobrze byłoby tego autora przyciągnąć do szkoły i zapytać go, o co ci autorze chodziło. Chętniej chodzę na spotkania autorskie, które są organizowane przez biblioteki publiczne, do których to bibliotek przychodzą uczniowie ze szkół. Po pierwsze, uważam, że biblioteka jest jednym z najfajniejszych wynalazków ludzkości. Bardzo lubię, gdy dzieci przychodzą na spotkania autorskie do Bibliotek. I często dzieci zauważają, że biblioteki są fantastycznym miejscem, gdzie nie tylko książki cieszą oczy. Często w ogóle biblioteka to jest taki dom kultury. Tam są książki, komputery, miejsce, gdzie można posłuchać muzyki, obejrzeć filmy, pogadać z innymi pracownikami biblioteki, porysować. No, w wielu, wielu miejscach są biblioteki takie, że gdybym tam mieszkał, to bym z nich nie wychodził. Siedząca obok pana reporterka młoda czytała pana książkę Bonton. Tak, czytałam. To była nasza lektura w szkole. Fajna była, śmieszna bardzo była. Jak rodzice mi czytali, to się wszyscy śmieliśmy. Jeszcze chciałam się spytać, dlaczego Buba akurat chciał na brzuchu mieć ten autograf? To jest pierwsze opowiadanie z, z książki Bon Chiton. Są ułożone jak leksykon w porządku alfabetycznym. Był autograf, buty, witanie się, sztuce, no i tak dalej. No, autograf to było pojedanie z życia wzięte niestety. Moja pani agentka, która często ze mną bywa podczas spotkań autorskich i przygląda się temu, co się podczas spotkania dzieje, przyglądała się także temu, co się dzieje podczas podpisywania książek przez autora e, dzieciom najczęściej. Bywa i tak, że dzieci po prostu podchodzą tak na samej frajdy i żeby też na, nie wrócić na lekcję za szybko, wymyślają miejsca różne, które autor popisać, no i pamiętam dziewczynkę, która podeszła do mnie i jedna chciała, dwie dziewczynki, jedna chciała, żebym podpisał się jej na, jej na ręku, na przetarwieniu, a druga na brzuchu. Do tego już robić nie możemy, no nikt mi nigdy, nie wierzy, że ktoś wklei brzuch do zaszytu. to byłoby raczej niemożliwe. Wydaje mi się, że mi nie wypada tak naprawdę, bez zgody rodziców, dotykać nie, swojego dziecka, więc w życiu tego nie zrobię. Poza wszystkim wydaje mi się to absurdalne, bo cóż, potem zrobić takim brzuchem pomazanym nawet nie można się nim pochwalił, bo tam jest jakaś maziaja. Ciężko taki mazak, jeżeli się mazaka użyje, zmyć. Opowiadanie autora powstało dlatego, żeby unikać takiej sytuacji i uprzedzać dzieci, że z brzuchem do autora nie podchodzimy jako z tym miejscem, gdzie ma się mu podpisać. Niestety zauważyłem, że chociaż książka Bonchton była dużym sukcesem wydawniczym, nie spotkałem jeszcze ani jednego czytelnika, który by się po przestaniu tej książki zachowywał lepiej. Za to odkryłem coś, co bardzo mnie cieszy. Osoby, które znają zasady savoir -vivre, dużo ładniej łamią zasady savoir -vivre, niż osoby, które ich nie znają. Także chodzi po to, warto je poznać, żeby je ładniej łamać. Czy dorosły pan też został dzieckiem? Uważam, że z dziećmi jesteśmy dopóty, dopóki umiemy się śmiać. Uważam, że pogoda ducha w ogóle to jest taki obowiązek, który mamy przed sobą każdego dnia, że nie należy poddawać się smutkom. I dopóki mamy umiejętność i chęci głośnego się śmiania, dopóki moim zdaniem zaczęła się w nas jeszcze starość. Czy chciałabyś kiedyś zostać pisarzem? Ja mam inny pomysł, że będę uczyła jazdy konno, bo bardzo lubię konie. Bardzo Pani dziękuję za bardzo miłą rozmowę, za Pani spokój i uśmiech. Proszę pozdrowić koleżanki, kolegów i Panią nauczycielkę, dobrze? Ja też dziękuję i pozdrowię. <laughs>